Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie. Kolejny odcinek rozrusznika porannego. Kłaniam się jak zawsze i zapraszam do porannej gimnastyki dla zdrowia, dobrego samopoczucia i ogólnej sprawności całego ciała. Pierwsze ćwiczenie, już widzisz jak jest do zrobienia, więc stań szeroko i robimy sobie skłony boczne. Znasz ćwiczenie, bo robimy już któryś raz. Powtarzamy je, bo jest dobre, bo jest skuteczne. A jak coś jest dobre i skuteczne, to nie ma co kombinować, tylko warto praktykować. Więc nogi szeroko, pośladki napięte i robimy skłon. Każdą pozycję skrajną zatrzymujemy, przytrzymujemy. Jest wtedy wdech, wydech i dopiero zmiana pozycji. Ma być wolno, ma być spokojnie, ma być dokładnie. Budzimy się dopiero. To są prawdopodobnie jakieś tam pierwsze twoje ruchy. No nie wiem, kiedy ten rozrusznik w sumie robisz. Może to jest dobry moment, żebym zapytał, kiedy robisz ten rozrusznik? Robisz go rano po przebudzeniu, czy robisz go po pracy, czy robisz go w środku dnia, czy wieczorem? Daj znać, jestem ciekaw w sumie, bo niby poranna gimnastyka, ale przecież wiemy dobrze, że ruchu praktycznie nigdy jest nadmiar, więc jeśli to robisz kiedykolwiek, to i tak jest dobrze, chociaż w zamyśle poranek. Pięknie zrobione i drugie ćwiczenie. Będzie ćwiczeniem równoważnym i ćwiczeniem stabilizacyjnym na takie czucie głębokie, priopercepcję, więc będziemy stać na jednej nodze i na zmianę lewą ręką prawą, ręką lewą, ręką prawą, ręką będziemy sięgać do podłoża. Więc przejdź sobie do pozycji stania na jednej nodze i na zmianę lewą, prawą dotykamy. Wolno, spokojnie, staraj się trzymać nogę postawną, ugiętą. Ugiętą w kolanie, ale ugiętą także w biodrze, więc pośladeczek idzie do tyłu. Plecy, no tak w miarę prosto, ale wiadomo, że tutaj może dochodzić do zgięcia, bo w ogóle nie ma co bać się pozycji zgarbionej, nie ma co się bać czasem podnieść coś z ziemi w taki sposób zgarbiony, bo jeśli nie podnosisz bardzo dużego ciężaru, to bez problemu możesz swój kręgosłup zginać, prostować, rotować, garbić i tak dalej, bo przecież on ma taką funkcję, więc skoro ma, to trzeba ją praktykować, a nie, że po prostu zawsze trzeba mieć proste plecy. Więc nieśmiało po prostu pracuj sobie lewą, prawą ręką na zmianę. Jeszcze parę sekund i zaraz będzie koniec. W ogóle to po 30 sekundach powinna być zmiana, ale zrób sobie ten rozrusznik dzisiejszy w takim razie dwa razy i później zrób zmianę nogi. I super, teraz będziemy sobie mobilizować biodra, bo teraz już jest przerwa i już widzisz kolejne ćwiczenie, czyli z pozycji 90-90 będziemy sobie sięgać do sufitu lub do chmur w zasadzie, w zależności gdzie to robisz i później przed siebie. Więc pozycja 90-90, najpierw skłon, wyciągnięcie ręki i później do sufitu i później znowu skłon. I jak robisz skłon, to staraj się jakby pępkiem iść w stronę pięty, najlepiej w stronę pięty albo w stronę kolana. No i później do sufitu. Ręka podporowa tutaj robi dużo, bo ona pozwala po prostu zrobić to ćwiczenie poprawnie. Jeśli jesteś w stanie to zrobić bez podporowej ręki, no to twoja mobilność jest naprawdę zacna. Ok, zmień stronę, czyli nogi w drugą stronę i ręka oczywiście też pracuje druga. I tak jeszcze przez 20 sekund pilnuj sobie spokojnie oddechu, relaksuj się, nie walcz bardzo z tymi zakresami ruchu, tylko tyle, ile ci ciało pozwala, po prostu w tym skrajnym zakresie, gdzie już czujesz, że już dalej będzie ciężko, tam się zatrzymaj, pobądź tam chwilę, poddychaj, pozwól ciału się rozluźnić. Tyle. Zrobione to ćwiczenie i teraz za chwilę będziemy leżeć już na brzuchu, ramiona będą w bok i będziemy po przekątnej prawa noga do lewej ręki. Więc połóż się na brzuchu, szeroko ramiona, i będziemy sobie pracować. Już. Przyjmij pozycję, ręce w bok i podnosisz nogę, sięgasz. Na początku to może być krótki ruch, dosłownie zaraz za stopę, zaraz za nogę możesz przełożyć tą stopę, więc troszeczkę. Z czasem może być to trochę dalej. Fajnie byłoby, żeby to ten ruch wynikał z tego, co się dzieje w biodrze, tam gdzie jest zgięcie biodra z przodu, mięsień biodrowo-lędźwiowy, zginacze bioder, to właśnie tam powinno następować to ten wyprost, a nie, że tylko w odcinku lędźwiowym się wygniemy. Ale no, na razie po prostu staraj się to wykonywać mniej więcej tak, jak robię to ja. I jeśli czujesz jakiś tutaj ból w odcinku lędźwiowym, to upewnij się, że nie szarpiesz tego ruchu, że robisz go wolno, że kontrolujesz i przede wszystkim upewnij się, że napinasz pośladek, bo bardzo często jest tak, że jak ktoś ma słabe pośladki, to tutaj tego pośladka ciężko jest mu po prostu zaangażować.
4, 3, 2, 1. No i zuch chłopak lub też dzielna dziewczyna. Ostatnie ćwiczenie przed nami. Z klęku podpartego przejście do psa z głową w dół. Więc ćwiczenie mobility na całą tylną taśmę. Przyjmij sobie już tą pozycję w klęku. I teraz będą biodra w górę, a jak biodra idą w górę, to głowa się chowa między ręce. Pchamy klatkę piersiową jakby w stronę kolan, a później powoli schodzimy sobie do dołu. Kolano delikatnie tylko dotyka ziemi, to nie ma być uderzenie. Pilnuj, żeby nie uderzyć kolanem, tylko płynnie do góry. I tak powoli sobie pracujemy. Ramiona tu robią dużą robotę, bo one powinny nas tak jakby odpychać. Powinniśmy takim półkalistym ruchem próbować je przesunąć nad głowę i tym sposobem ciało i biodra idą w górę. I tak pracuj sobie, a gdy biodra są w górze, to jeszcze pomyśl o tym, żeby pięty skierować do podłoża i jeszcze, żeby dodatkowo potęgować pracę nad mobilnością, wykręcaj miednicę, tak jakbyś chciał wypiąć tyłek do góry, czyli pięta do ziemi, czyli z jednej strony rozciągamy i jeszcze miednicę wykręcamy, to z drugiej strony i wtedy bardzo mocno ten tył uda będzie ciągnął. A jest to któreś ćwiczenie z kolei, więc już ciało jest wstępnie przygotowane, więc tutaj nawet możesz tą mobilność zaakcentować nieco bardziej. A tymczasem zrobione, zaliczone, kolejny rozrusznik mamy załatwiony. Tyle na dziś. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.